Witajcie! Dzisiaj nowy odcinek, a w nim... Książkę o tytule W ramionach gwiazd, które dostałyśmy od wydawnictwa Otwarte i jego filii Moon Drive, za co bardzo dziękujemy. W tej książce przenosimy się do przyszłości, gdzie ludzie podróżują w kosmosie, kolonizują planety, a my właśnie podróżujemy takim wielkim, byczym, największym promem o nazwie Ikar. Na przyjęciu poznają się ze sobą główna bohaterka, czyli Lila, która jest córką najbogatszego mężczyzny w całej galaktyce, oraz Tarver, czyli przystojny bohater wojenny, który niestety nie należy do elity. Między nimi już od pierwszego spotkania można wyczuć jakieś tam napięcie, jednak Lilak to wszystko psuje, bo uważa, że dla Tarvera jest to zbyt niebezpieczna gra i mogłoby się to bardzo źle skończyć. Maga jest dziewczyna. Oczywiście jak to w książce nadchodzi punkt, kiedy wszystko się pogarsza, a mianowicie w wyniku pewnej katastrofy galaktycznej Ikar zaczyna spadać i się rozwalać na jakieś kawałki dziwne, a ogólnie to jest bardzo, bardzo źle. Zaczyna się ewakuacja i tak oto przez dziwny zbieg okoliczności Lilak i Tarver lądują razem w kapsule ratunkowej. Wylądowali na jakiejś dziwnej, nieznanej im planecie i widzą w oddali, że części tego promu spadają na tą planetę. I teraz postanowili, że oni podejdą do tych części i zobaczą, kto jeszcze się uratował. I teraz, co ich czeka na tych nieznanych terenach? Czy pomoc w końcu nadejdzie? Musicie przekonać się sami. Po tym opisie, wstępie, rozpoczynamy nasze 5 pytań next chapter, gdzie bardziej wgłębimy się w historię W ramionach gwiazd. Oto pierwsze pytanie. Co sądzisz o okładce? Po pierwsze, to co mi się podoba w okładce, to to, że są obydwie postaci, które wyciągają do siebie rękę i to jest takie, wiecie, sugestywne, że oni tam siebie wspierają, że sobie pomagają, że to jest taka kooperacja i jakby tak można powiedzieć, że jedno drugie podtrzymuje przy życiu. Takie przynajmniej ja miałam wrażenie, jak zobaczyłam okładkę. Wiem, że mówi się, że nie powinno się oceniać książki po okładce, jednak ja oceniłam, bo mnie zaciekawiła głównie okładka, nie czytałam przedtem opisu. I szczerze powiedziawszy, po tej okładce, po tym tytule spodziewałam się romansu nie z tej ziemi pod tytułem, że któraś z tych osób, dziewczyna albo chłopak, będą kosmitą. Drugie pytanie. Jakie cechy głównych bohaterów was zaskoczyły? Ja powiem o cechach Lilak, a mianowicie to, że oczywiście jako córka najbogatszego człowieka w całej galaktyce, który stracił żonę, ma tylko jedyną córkę, jest nadopiekuńczy, nadgorliwy, ogólnie dużo nad. Traktujemy taką pięknego ptaka w klatce złotej, który najlepiej, żeby po prostu był, otaczają w ogóle ochroną, wszyscy ludzie dookoła niej muszą oczywiście kablować na nią, na to z kim się spotyka i tak dalej, i tak dalej. Z jednej strony jest rzeczywiście księżniczką, taką, wiecie, co to po prostu wszelkie gry salonowe nie mają dla niej żadnych tajemnic, ale z drugiej strony, kiedy znajduje się w tak krytycznej sytuacji, to po pierwszym szoku ogarnia się na tyle, że ona rzeczywiście potrafi coś zrobić. A poza tym, to nie do końca, nie, no to nie będzie spoiler, jak powiemy, że na dobrą sprawę oni przeżyli dzięki niej. Tak. Jeśli chodzi o wypadek właśnie promu kosmicznego. Gdyby nie ona i gdyby nie to, że uwaga, ona zna się na fizyce, zna się na elektronice i mechanice, to oni by nie przeżyli tego wypadku. I uwaga, ta hrabina w szpilkach po prostu za roczną pensję żołnierza w pięknej zielonej sukience jest w stanie uratować ich od tak po prostu. Tarver to jest młody bohater wojenny, który jest bardzo przystojny i bardzo młody, bo ma 18 lat. Więc gdy wpoił na jakiekolwiek przyjęcia, bankiety i tym podobnym, młode panie rumieniły się i chciały go poznać. Jednak wygląd to nie wszystko. Był bardzo rodzinny. Nawet nosił ze sobą
zdjęcie swojej rodziny i traktował jak taki swój skarb. I takim dodatkowym, dziwnym, zaskakującym faktem jest to, że pisał wiersze. I to nie byle jakie. Zapierające dech w piersiach. Trzecie pytanie, co was wkurzyło w tej książce? Wkurzyło mnie to, że czytałam książkę o przyszłości, a czułam, jakbym czytała książkę o przeszłości. Czyli to, że Lilak i Tarver nie mogą nawet być odnalezieni w jednej kapsule, bo to jej nie przystoi. W jej towarzystwie chodzić to nie przystoi, rozmawiać z nią nie przystoi. I w ogóle wszystko to nie przystoi, bo jest z niższych sfer. A ona jest uważana za księżniczkę Imperium. Serio? To jest w końcu przyszłość czy co? Mnie natomiast denerwowało to, że Lilak w ten sposób została wychowana, że na dobrą sprawę między nimi nie było żadnej szczerości, zamiast prosto z mostu powiedzieć: ej stary, wiesz co, na twoim miejscu to ja bym się trzymała od siebie z daleka, bo mój ojciec jak cię dorwie, to cię rozerwie. Oczywiście nie mogłam mu tego powiedzieć, tylko musiała zgrywać hrabiny, żeby go bronić i w ogóle robiła mu większą krzywdę i większe pranie mózgu na dobrą sprawę, niż gdyby powiedziała mu po prostu prawdę. Nie licząc to, że lądują na obcej planecie, gdzie trzeba sobie pomagać, a oni są po prostu na samym początku takimi świniami do siebie, że ja po prostu leżę i kwiczę. Ale byle nie te smaczki, a w sumie nie smaczki, to ta książka nie byłaby na tyle ciekawa. Czyli ja doceniam to, że to jest ta taka arystokracja, że nie przystoi, że wiem, że to jest jakiś taki płotek do przeskoczenia dla nich i dzięki temu książka jest ciekawsza. Tak samo myślę, że ty też docenisz. Tak, też doceniam, bo gdyby od samego początku, znaczy zacznijmy od tego, że mogę się założyć, że w momencie, gdyby ona powiedziała: ej stary, mój ojciec to ci rozerwie, to by stwierdził, że jakoś dam radę. I nie byłoby sensu. Tak. Czwarte pytanie. Co sądzicie o tym, w jaki sposób książka jest skonstruowana? Świetną sprawą, i to nie jest spoiler, bo dowiecie się już od pierwszej strony, jest to, że książka się dzieli na takie przedrozdziały. Coś w tym rodzaju. To jest naprawdę krótkie i to jest przesłuchanie Tarvera na temat tego, jak spędził czas na tej planecie. I naprawdę czasami to przesłuchanie niezłe zamieszanie w mózgu czytelnika może wprowadzić. Trzeba się pilnować. Drugą taką rzeczą ciekawą w tej książce jest to, że nie jest tylko i wyłącznie z perspektywy Lilak, tylko mamy, przypuśćmy, jeden rozdział o Tarverze i o czymś z jego perspektywy, a z drugiej strony właśnie o tym, jak to Lilak działa. Czyli fajnie się uzupełniają, jeśli o to chodzi. Nie ma tutaj czegoś takiego, że cała książka jest z perspektywy tylko dziewczyny i na dobrą sprawę nie rozumiemy, dlaczego, przypuśćmy, Tarver zrobił coś, co zrobił, bo ponieważ. Mamy niezły przekrój. To jest fajna sprawa. I piąte pytanie, ostatnie. Czy sięgniecie po resztę części z tej serii? Po tym, jak dzisiaj sobie googlowałyśmy i patrzyłyśmy, co będzie się dziać w kolejnych częściach, to stwierdzam, że i ty, i ja na bank sięgniemy po następne części. Mianowicie będą to trzy części. Będzie to seria o nazwie Starbound i każda część prawdopodobnie będzie o czymś zupełnie innym. I chodzą plotki po internecie, że wszystkie trzy części mają się pojawić właśnie w roku 2016, czyli może chociaż raz nie będziemy musieli czekać miliona lat. Tak, właśnie. I jeszcze takie dwa bonusy, dlaczego przeczytamy te dalsze części. Otóż jesteśmy ciekawe, jak to wyjdzie, ponieważ są dwie autorki i one wspólnie piszą. Wow! A druga? Ciekawostka. Tak, drugi, właściwie to trzeci już powód jest taki, że zastanawiam się, w jaki sposób historia zostanie powiązana. W sensie nowe części w jaki sposób zostaną powiązane z pierwszą, bo wydaje nam się, że w pewien sposób jest to już całe i zamknięte. I zastanawiam się, czy będzie to ugryzione z innej strony, czy będą jakieś odniesienia i tak dalej. Czy bohaterzy będą się znać? Podsumowując. Dwie osoby z zupełnie innych światów trafiają na nieznaną planetę, gdzie muszą razem współpracować, aby przetrwać. Dodatkowo,
ta nowa planeta wcale nie będzie im ułatwiała sprawy, bo ona też skrywa swoje tajemnice, które bardziej się komplikują niż wyjaśniają. Książka czyta się lekko i przyjemnie. Szybko, mimo grubości. I dodatkowo mamy kolejnego przystojniaka na naszej liście. Trawer, jesteś już tam. I do zobaczenia, mówiło next chapter. Jesteśmy obojniakami, kurczę, sorry. Spoko, ludzik spoko. I że części tego promu spadają na tą planetę. I teraz postanowili, że oni podejdą do tych części i zobaczą, kto jeszcze się uratował. I teraz, co ich czeka na tych nieznanych terenach? Czy pomoc w końcu nadejdzie? Musicie przekonać się sami. Po tym opisie, wstępie rozpoczynamy nasze 5 pytań next chapter, gdzie bardziej wgłębimy się w historię w ramionach gwiazd. Oto pierwsze pytanie. Co sądzisz o okładce? Po pierwsze, to co mi się podoba w wykładce, to to, że są obydwie postaci, które wyciągają do siebie rękę i to jest takie, wiecie, sugestywne, że oni tam siebie wspierają, że sobie pomagają, że to jest taka kooperacja i jakby tak można powiedzieć, że jedno drugie podtrzymuje przy życiu. Takie przynajmniej ja miałam wrażenie, jak zobaczyłam okładkę. Wiem, że mówi się, że nie powinno się oceniać książki po okładce, jednak ja oceniłam, bo mnie zaciekawiła głównie okładka, nie czytałam przedtem opisu. I szczerze powiedziawszy, po tej okładce, po tym tytule spodziewałam się romansu nie z tej ziemi pod tytułem, że któraś z tych osób, dziewczyna albo chłopak, będą kosmitą. Drugie pytanie. Jakie cechy głównych bohaterów was zaskoczyły? Ja powiem o cechach Lilak, a mianowicie to, że oczywiście jako córka najbogatszego człowieka w całej galaktyce, który stracił żonę, ma tylko jedyną córkę, jest nadopiekuńczy, nadgorliwy, ogólnie dużo nad. Traktujemy taką pięknego ptaka w klatce złotej, który najlepiej, żeby po prostu był otaczają w ogóle ochroną. Wszyscy ludzie dookoła niej muszą oczywiście kablować na nią, na to z kim się spotyka i tak dalej, i tak dalej. Z jednej strony jest rzeczywiście księżniczką, taką, wiecie, co to po prostu wszelkie gry salonowe nie mają dla niej żadnej tajemnicy, ale z drugiej strony, kiedy znajduje się w tak krytycznej sytuacji, to po pierwszym szoku ogarnia się na tyle, że ona rzeczywiście potrafi coś zrobić, a poza tym to nie do końca, nie, no to nie będzie spoiler, jak powiemy, że na dobrą sprawę oni przeżyli dzięki niej. Tak. Jeśli chodzi o wypadek właśnie promu kosmicznego. Gdyby nie ona i gdyby nie to, że uwaga, ona zna się na fizyce, zna się na elektronice i mechanice, to oni by nie przeżyli tego wypadku. I uwaga, ta hrabina w szpilkach po prostu za roczną pensję żołnierza w pięknej zielonej sukience jest w stanie uratować ich od tak po prostu. Tarver to jest młody bohater wojenny, który jest bardzo przystojny i bardzo młody, bo ma 18 lat. Więc gdy wpoił na jakiekolwiek przyjęcia, bankiety i tym podobnym, młode panie, gdzie trzeba sobie pomagać, a oni są po prostu na samym początku takimi świniami do siebie, że ja po prostu leżę i kwiczę. Ale byle nie te smaczki, a w sumie nie smaczki, to ta książka nie byłaby na tyle ciekawa. Czyli ja doceniam to, że to jest ta taka arystokracja, że nie przystoi, że wiem, że to jest jakiś taki płotek do przeskoczenia dla nich i dzięki temu książka jest ciekawsza. Tak samo myślę, że ty też to cenisz. Tak, też to ceniam, bo gdyby od samego początku... Znaczy zacznijmy od tego, że mogę się założyć, że w momencie, gdyby ona powiedziała: ej, stary mój ojciec, to cię rozerwie, to by stwierdził, że jakoś dam radę. I nie byłoby sensu. Tak. Czwarte pytanie. Co sądzicie o tym, w jaki sposób książka jest skonstruowana? Świetną sprawą, i to nie jest spoiler, bo dowiecie się już od pierwszej strony, jest to, że książka się dzieli na takie przedrozdziały. Coś w tym rodzaju. To jest naprawdę krótkie i to jest przesłuchanie Tarvera na temat tego, jak spędził czas na tej planecie. I naprawdę czasami to przesłuchanie niezłe zamieszanie w mózgu czytelnika może wprowadzić. Trzeba się pilnować. Drugą taką rzeczą ciekawą w tej książce jest to, że
nie jest tylko i wyłącznie z perspektywy Lilak, tylko mamy, przypuśćmy, jeden rozdział o Tarverze i o czymś z jego perspektywy, a z drugiej strony właśnie o tym, jak to Lilak działa. Czyli fajnie się uzupełniają, jeśli o to chodzi. Nie ma tutaj czegoś takiego, że cała książka jest z perspektywy tylko dziewczyny. I na dobrą sprawę nie rozumiemy, dlaczego, przypuśćmy, Tarver zrobił coś, co zrobił, bo ponieważ. Bo mamy niezły przekrój. To jest fajna sprawa. I piąte pytanie, ostatnie. Czy sięgniecie po resztę części z tej serii? Po tym, jak dzisiaj sobie googlowałyśmy i patrzyłyśmy, co będzie się dziać w kolejnych częściach, to stwierdzam, że i ty, i ja na bank sięgniemy po następne części. Mianowicie będą to trzy części. Będzie to seria o nazwie Starbound i każda część prawdopodobnie będzie o czymś zupełnie innym. I chodzą plotki po internecie, że wszystkie trzy części mają się pojawić właśnie w roku 2016, czyli może chociaż raz nie będziemy musieli czekać. Nie wiem, lat. Tak, właśnie. I jeszcze takie dwa bonusy, dlaczego przeczytamy te dalsze części. Otóż jesteśmy ciekawe, jak to wyjdzie, ponieważ są dwie autorki i one wspólnie piszą. Wow! A druga, ciekawostka. Tak, drugi, właściwie to trzeci już powód jest taki, że zastanawiam się, w jaki sposób historia zostanie, nie było żadnej szczerości, zamiast prosto z mostu powiedzieć: ej stary, wiesz co, na twoim miejscu to ja bym się trzymała od siebie z daleka, bo mój ojciec jak cię dorwie, to cię rozerwie. Oczywiście nie mogłam mu tego powiedzieć, tylko musiała zgrywać hrabiny, żeby go bronić i w ogóle robiła mu większą krzywdę i większe pranie mózgu na dobrą sprawę, niż gdyby powiedziałem po prostu prawdę. Nie licząc to, że lądują na obcej planecie, gdzie trzeba sobie pomagać, a oni są po prostu na samym początku takimi świniami do siebie, że ja po prostu leżę i kwiczę. Ale byle nie te smaczki, a w sumie nie smaczki, to ta książka nie byłaby na tyle ciekawa. Czyli ja doceniam to, że to jest ta taka arystokracja, że nie przystoi, że wiem, że to jest jakiś taki płotek do przeskoczenia dla nich i dzięki temu książka jest ciekawsza. Tak samo myślę, że ty też to cenisz. Tak, też to ceniam, bo gdyby od samego początku, znaczy zacznijmy od tego, że mogę się założyć, że w momencie, gdyby ona powiedziała: ej stary, mój ojciec to cię rozerwie, to by stwierdził, że jakoś dam radę. I nie byłoby sensu. Tak. Czwarte pytanie. Co sądzicie o tym, w jaki sposób książka jest skonstruowana? Świetną sprawą, i to nie jest spoiler, bo dowiecie się już od pierwszej strony, jest to, że książka się dzieli na takie przedrozdziały. Coś w tym rodzaju. To jest naprawdę krótkie i to jest przesłuchanie Tarvera na temat tego, jak spędził czas na tej planecie. I naprawdę czasami to przesłuchanie niezłe zamieszanie w mózgu czytelnika może wprowadzić. Trzeba się pilnować. Drugą taką rzeczą ciekawą w tej książce jest to, że nie jest tylko i wyłącznie z perspektywy Lilak, tylko mamy, przypuśćmy, jeden rozdział o Tarverze i o czymś z jego perspektywy, a z drugiej strony właśnie o tym, jak to Lilak działa. Czyli fajnie się uzupełniają, jeśli o to chodzi. Nie ma tutaj czegoś takiego, że cała książka jest z perspektywy tylko dziewczyny. I na dobrą sprawę nie rozumiemy, dlaczego, przypuśćmy, Tarver zrobił coś, co zrobił, bo ponieważ. Bo mamy niezły przekrój. To jest fajna sprawa. I piąte pytanie, ostatnie. Czy sięgniecie po resztę części z tej serii? Po tym, jak dzisiaj sobie googlowałyśmy i patrzyłyśmy, co będzie się dziać w kolejnych częściach, to stwierdzam, że i ty, i ja na bank sięgniemy po następne. Mianowicie będą to trzy części. Będzie to seria o nazwie Starbound i każda część prawdopodobnie będzie o czymś zupełnie innym. I chodzą plotki po internecie, że wszystkie trzy części mają się pojawić właśnie w roku 2016, czyli może